sobotę, 23 lipca, o godzinie 15:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Tomaszem Wołkiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, a teraz konkretnie z Tomaszem Wołkiem. 20:79:11, 20:57:53. Nasza rozmowa toczy się na żywo. Możecie Państwo dzwonić do naczelnego redaktora Życia Warszawy. Tomasz Wołek, rocznik 47, gdańszczanin. Z wykształcenia historyk, ma dwoje już prawie dorosłych dzieci. Zaczynał w dziennikarstwie sportowym, przegląd sportowy, piłka nożna. W tym samym czasie pracował w telewizji, także w redakcji sportowej. Ostatnio mogliśmy go często oglądać przy Mistrzostwach Świata w telewizji. Ale bliski jednak środowiskom katolickim, konserwatywnym, opozycyjnym, pisywał w Więzi, w gdańskim Czasie, w Tygodniku Powszechnym. Także w podziemnych pismach w Bratniaku, Pulsie, Głosie używał wówczas pseudonimu Józef Wierny. Należał do założycieli pism Solidarność Narodu i Polityka Polska. Potem warszawskiej Królowej Apostołów, członek Ruchu Młodej Polski, Klubu Dziekania z lat 80., autor rozmów z Adamem Mitnikiem, Who is Who Solidarności, telewizyjnych filmów o Kisielu i Stanisławie Stommie. Należał do grupy, która wraz z Kazimierzem Wójcickim przejęła Życie Warszawy, zmieniając pismo. Zespół, lokal, szatę graficzną, czytelnika. Panie redaktorze, witamy w studio i pierwsze pytanie. Należał pan wówczas również do grona założycieli Forum Prawicy Demokratycznej, FPD to się nazywało. Czy Życie Warszawy można zatem uznać za organ konserwatystów? Broń Panie Boże, za na szczęście niczyj organ nie można go uznać. Jest to dziennik całkowicie niezależny i mam wielką satysfakcję, że prowadzę właśnie takie pismo. Czym innym są pewne sympatie, pewne skłonności, pewna droga życiowa czy biografia, czym innym jest rozdzielenie polityki od dziennikarstwa. Ja z tego sobie zdałem sprawę bardzo szybko, że tych ról nie można łączyć. Byłem w jakimś sensie opozycyjnym politykiem antykomunistycznym, ale z chwilą, kiedy rozpoczął się rozdział pod tytułem Życie Warszawy, trzeba było politykę zostawić, odłożyć na półkę. Nie ma prawdopodobnie redaktora pisma, od pisma Trybuna poczynając, poprzez Gazetę Wyborczą, skończywszy na Rzeczpospolitej, tej czy Życiu Warszawy, które nie powie tego samego. Czy mapa pism w naszym kraju jest tak całkowicie indyferentna, czy jednak można powiedzieć, że każde z wymienionych przeze mnie pism ma jakąś linię i powinno jej bronić? To nie jest chyba tak do końca, bo Trybuna z całym dla niej szacunkiem ma w podtytule czy w stopce napisane, że jest to pismo socjaldemokracja, więc ono się określa jakoś ideowo i politycznie. Ja myślę, że to, co pan mówi, ta linia pisma, ona powinna być raczej w tle, raczej troszeczkę z tyłu, o pół kroku może. Nie powinna być nachalna i natrętna, ale ona jest w tym sensie, że przecież dziennikarze, redaktorzy mają swoje poglądy polityczne. Byłoby absurdem, gdyby ich nie mieli. Nie tylko polityczne, społeczne, gospodarcze. Suma tych poglądów, coś co można nawet nazwać zbiorową mądrością redakcji, tworzy w istocie linii pisma. I już pierwszy telewid się dodzwonił. 20:79:11, 20:57:53. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Mam pytanie do pana redaktora Wołka, jako redaktora Życia Warszawy. Pan redaktor określa się jako osoba, jako zwolennik prawicy, jako umiarkowanej prawicy, jako osoba w poglądach konserwatywnych. Mam pytanie, jak ma się to do zamieszczanych na łamach Życia Warszawy, tak zwanych ogłoszeń towarzyskich? No, to jest mocne pytanie, ale każda redakcja rozdziela bardzo starannie właśnie warstwę redakcyjną, teksty pisane i redagowane od warstwy ogłoszeń. To jest pewien specyficzny rodzaj rynku, który na naszych oczach od pewnego czasu powstał. Można go ignorować, można udawać, że nie istnieje. My za to ponosimy odpowiedzialność pośrednią. My tego nie redagujemy. Ja myślę, że tutaj przebiega bardzo delikatna granica, którą w istocie niełatwo uchwycić. Jeżeli te ogłoszenia nie przekraczają pewnej linii przyzwoitości, pewnej linii demarkacyjnej, jeżeli nie jest to nawoływanie wprost do czynów nierządnych, niezgodnych z poczuciem etyki, to wtedy gdzieś to się mieści w tej szarej strefie, która zresztą się przesuwa. Ale to nie ma nic wspólnego z redagowaniem pisma. To są ogłoszenia.
Życie Warszawy, czy pozostaje w zgodzie z tytułem pismem dla mieszkańców stolicy, czy też aspiruje w innym kierunku? Absolutnie pozostaje w zgodzie, ale coś więcej zarazem. Ono zawsze było pismem przede wszystkim warszawskim, ale nie tylko warszawskim. Ono było do czytania i pozostaje dalej do czytania w całym kraju. Byłoby wszakże nieporozumieniem nie przyznać, że naszym głównym odbiorcą, naszym czytelnikiem niejako organicznym, podstawowym to są warszawiacy, czy to są mieszkańcy Mazowsza, środkowej, centralnej Polski, ale oczywiście jesteśmy w skali nieco mniejszej obecni także gdzie indziej. Jak widzi Pan rozwój pism lokalnych? Czy takie pisma powinny iść w kierunku pism, za które się nie płaci, które utrzymują się wyłącznie z reklamy, o której było przed chwilą, czy też powinny być to pisma takie jak świętej już pamięci Życie Codzienne, które próbowało się sprzedawać? Ja nie wiem, czy ta pamięć akurat jest tak bardzo święta. Nie, myślę, że trzeba łączyć te dwie rzeczy. To znaczy reklamy będą zawsze i są podstawą powodzenia materialnego, podstawą utrzymania każdego pisma, ale czym innym jest rozdawnictwo, czym innym jest działalność charytatywna w jakimś sensie. Ja myślę, że cena, sprzedaż pisma to jest jednak także element zysków. Oczywiście on jest relatywnie mniejszy. Przede wszystkim jest to reklama, ogłoszenie. No i teraz jest pytanie, kogo stać na to, żeby pismo w Polsce wydawać. Życie Warszawy na poczesnym miejscu drukuje nasz program Polonii 1. Polonia 1, chyba jedyną gazetę, jaką reklamuje, to Życie Warszawy. Moje pytanie, bo nie wiem, czy należymy do tego samego wielkiego imperium prasowego pana Nicoli Grauzo? No, to jeszcze powinien pan być może zapytać, czy należymy do jakiegoś wielkiego imperium włoskiego, w skład którego wchodzi także na przykład Huta Lucchini. Nie, jest to nie do końca prawda, czy wręcz nawet nieprawda. Łączy te przedsięwzięcia osoba Nicola Grauzo, w tym sensie, że jest on także głównym współudziałowcem Życia Warszawy. Ale ten rozdział od łoża i stołu telewizyjno-prasowego jest przestrzegany bardzo starannie. Myślę, że jest to lojalny, uczciwy partner, takie mam 4-letnie doświadczenie, który tych spraw nie miesza. Telewizja, także telewizja Polonia 1 jest odrębnym rozdziałem. Tak się zdarza na świecie. My mamy to poczucie no, pewnej, nawet całkowitej właściwie rozdzielności tych dwóch sfer. Chociaż nie jest nam obojętne oczywiście, co się dzieje i co się ukazuje w Polonii 1. Oby jak najlepiej i jak najciekawiej. Kolejny telewizor do nas dzwoni. Halo, słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem z panem pytanie do pana redaktora Wołka. 23 dni temu w Radio Z miał pan taką wypowiedź, że nie żal panu PRL-u. Proszę pana, no akurat pan należy do grupy 10, może 15, maksimum 20% ludzi, którym się udało. No i dlatego pan jest członkiem prawicy, bo panu się udało. Natomiast mam do pana pytanie. Czy nie żal panu tych setek tysięcy dzieci niewyjeżdżających na kolonie i na zimowiska? Czy nie żal panu tych kilka milionów bezrobotnych? Czy nie żal panu 70% przynajmniej procent społeczeństwa, które ma gorzej jak miało? Tylko właśnie pan charakteryzuje się tym, że jest pan członkiem prawicy. Czym pan się charakteryzuje? Że nie jest dobrze, a inni, co to mnie obchodzi? Najważniejsze, że nie jest dobrze, a że należy pan do dużej mniejszości. Bardzo ważne chyba pytanie. Bardzo trudne pytanie i z góry przepraszam, że nie będę pewnie potrafił na nie odpowiedzieć dostatecznie wyczerpująco, więc tylko najkrócej. To nie jest do końca w ten sposób, jak pan myśli. Ja powiedziałem w tej wypowiedzi, którą pan cytuje, że nie żal mi PRL-u, natomiast w pełni rozumiem i uznaję to wszystko, co niejako wbrew PRL-owi, wbrew absurdalnemu systemowi dobrego w nim się dokonało poprzez ludzi uczciwych, porządnych, mądrych, ludzi, którzy robili rzeczy pożyteczne, rzeczy ważne, które także PRL przetrwały. Ja nie mam poczucia przynależności, odpowiadam na drugą część pańskiego trudnego pytania, do jakiejś wybranej kasty. Pan mówi, że mnie się powiodło. Ja próbuję robić coś sensownego. Próbowałem także robić to w PRL-u i miałem poczucie sensu uczestnictwa w pracach czy w działaniach, które do czegoś w moim poczuciu pożytecznego i przyzwoitego zmierzały. Ja myślę, że właśnie w tej chwili jest szansa, trudna, niełatwa szansa,
w naszym niepodległym, wolnym kraju, żeby nie było tych kast uprzywilejowanych, którym niejako z natury rzeczy i z nadania coś się należy więcej. To nie powinno przychodzić samo, trzeba to potwierdzić zresztą codzienną, ciężką pracą. Naprawdę nie należy do żadnej kasty. A czy żal panu ostatnich 4 lat? To znaczy, czy pańskim zdaniem w ciągu ostatnich 4-5 lat ci wszyscy, którzy budowali nową Polskę, mogli zrobić coś więcej właśnie po to, żeby mniej było tego żalu, żeby mniej było tych krzywd? Czy można było, czy to było nieuniknione? Z całą pewnością można było zrobić więcej, aczkolwiek zrobiono sporo. No, gdzie popełniono błędy kardynalne? Myślę, że w sferze politycznej tym błędem kardynalnym było to, co potem określano mianem wojny na górze. Ta zwada, która się potem przeobraziła wręcz w jawne, gorszące nawet starcia, które podważyły wiarygodność wielu poważnych i porządnych przecież polityków. W sferze społecznej myślę, że największym bodaj zaniedbaniem było nieruszenie niezmiernie trudnej, bardzo skomplikowanej warstwy ubezpieczeń społecznych. Może więcej trzeba było odwagi, jeśli chodzi o stanowcze działania gospodarcze, wtedy, kiedy przyzwolenie społeczne było większe, kiedy ludziom można było łatwiej wyperswadować, że przejście z absurdalnego systemu nakazowo-rozdzielczego do normalnej gospodarki rynkowej jest trudne, no wymaga pytanie, ofiar. Pan mi na nie właściwie nie odpowiedział. Mówią o panu człowiek prawicy, nie zaprzecza pan, mówiąc jednocześnie jestem niezależnym. Czy jest pan konserwatystą i człowiekiem prawicy i takie prowadzi pan pismo? Czy też jest pan człowiekiem niezależnym, a więc trochę na lewo, trochę na prawo, a wszystko dla tak zwanego dobra wspólnego? Nie, w moim poczuciu niezależność nie polega... Nie, żadnej. Żadnej, oczywiście, że nie wchodzi to w rachubę. Byłem członkiem Solidarności. Ale był pan również członkiem FPD. Tak, ale z chwilą, kiedy zostałem redaktorem Życia Warszawy, no, dokonałem tego rozróżnienia raz na zawsze. Myślę, że niezależność, wracając do pańskiego pytania, nie polega na tylko i wyłącznie na utrzymaniu jednakowego dystansu do różnych aspektów czy stron sceny politycznej, czy poglądów politycznych. To jest również poczucie, że nie podlega się żadnej presji, żadnemu wpływowi. Ja te rzeczy rozgraniczam. Myślę, że jestem człowiekiem o poglądach liberalno-konserwatywnych, bo tak zostałem wychowany, ukształtowany i tak moja dojrzałość życiowa te poglądy sprawdziła i potwierdziła, ale to nie ma bezpośredniego wpływu na gazetę. To gdzieś jest w tle, tym bardziej, że członkami kierownictwa Życia Warszawy są ludzie o poglądach bynajmniej nie monolitycznie jednolitych. To jest pewien wachlarz poglądów. On dopiero też pozwala tę niezależność łatwiej uchwycić. Państwo macie głos. Kolejny telefon. Halo? Witamy, prosimy. Halo, halo? Słuchamy. Weź na antenę? Tak, prosimy. Słyszymy pana. Taką sprawę do pana redaktora. Komentuje się, że prasa jest u nas niezależna, między innymi Życie Warszawy też. Ja byłem kiedyś poczytnym czytelnikiem Życia Warszawy. Jeszcze może nie za redakcji pana redaktora Wołka, ale była w Londynie, czyli w Mandii była katastrofa niewielka kolejowa, gdzie lord minister kolejnictwa podał się z tego powodu do dymisji. Natomiast u nas wiele zła się dzieje i tego redaktorzy nie komentują. Natomiast rzeczy błahe komentują w sposób zupełnie niezrozumiały dla człowieka ze średnim wykształceniem. I uważam, że to jest to porządkowanie prasy. Bo nawet jak się nie mówi o rzeczach złych, to już tak jakby człowiek był od tego uzależniony, że tego zła nie napiętnuje. A praca ma to prawo, ale inne rzeczy czasami się komentują zupełnie obszernie, niepotrzebnie. I chciałbym usłyszeć interpretację pana redaktora. Proszę bardzo, pozwolę sobie nie do końca z panem się zgodzić. Owszem, przyznaję, bywają niekiedy rzeczy błahe, rozdęte do rozmiarów, może nie do końca uzasadnionych, ale będę bronił poglądu, że jednak polska prasa, nie tylko Życie Warszawy, ale także i my, naprawdę bierzemy się za bary z tematami trudnymi, niewygodnymi, o pierwszorzędnym znaczeniu. To Życie Warszawy podniosło wielki, dramatyczny problem istnienia w polskim życiu mafii. Także tutaj, w Warszawie, czy wokół Warszawy, to Gazeta Wyborcza wyciągnęła problem korupcji w poznańskiej policji. Tych przykładów można podać znacznie więcej. My nie boimy się tych tematów, podejmujemy je. Może to się bierze stąd, to wrażenie, którego pan doznał, że tych wątków jest tak wiele i one są przeplecione. Rzeczy ważne od tych nieco mniej ważnych. Tych mniej ważnych, przyznaję, w lecie jest troszkę więcej. No ale takie są prawa sezonu letniego. Nazywa się nas...
ludzi mediów czwartą władzą. Czy ta czwarta władza zainteresowana jest wyłącznie doraźnym zyskiem, sensacją, która z dnia na dzień podniesie nakład? Czy ta czwarta władza jest może zainteresowana, żeby działając na rzecz jakiegoś lobby politycznego osiągnąć władzę realną? Czy prasa w Polsce może czy powinna walczyć o to, ażeby odpowiedni ludzie nami rządzili? Oczywiście zysk czy względy materialne to jest bardzo ważny aspekt, ale nie jedyny. Gdyby ktoś miał takie podejście do sprawy, to wydawałby pismo wyłącznie, nie wiem, skandalizująco bulwarowe, przyciągające pewną tylko kategorię czytelników, liczącą na tanie, łatwe zyski. Nie, ja myślę, że równie ważna jak informacyjna jest także warstwa opiniotwórcza, jest także patrzenie każdej władzy na ręce. Wszystko jedno, czy jest to władza, z którą raczej skłonni bylibyśmy sympatyzować, czy taka, która jest nam mniej sympatyczna. To jest praca wykonywana w jakimś sensie w imieniu czytelników. My wydajemy Życie Warszawy i myślę, że każdy normalny redaktor takie ma właśnie podejście. Naszym kryterium, naszym punktem odniesienia są nasi czytelnicy. Nie tylko dlatego, że my z nich żyjemy, bo oni nas kupują, ale dlatego, że chcemy im podawać przyzwoity, dobry, uczciwy towar. Towar w najlepszym tego słowa znaczeniu. Doświadczenie polityczne Polski uczy, że nie jeden redaktor kierujący pismem, redaktor Rakowski, redaktor Mazowiecki, zostają potem premierami, bo nabierają pewnego doświadczenia. Mam pytanie, czy redaktor Wołek, myśląc o najbliższych 2 latach, myśląc o tym, że ma w perspektywie wybory prezydenckie, myśli o tym, jak ma się zachować jego zespół, jego armia, którą ma do dyspozycji, czy zada sobie redakcja pytanie, po czyjej stronie się opowiedzieć? Myślę, że tak drastyczny dylemat przed nami nie stanie. Myśmy już doznali zresztą podobnego doświadczenia, chociażby 4 lata temu przy wyborach prezydenckich ówczesnych. I był to dylemat wówczas niebywale trudny, bo startowali ludzie mnie w jakiś sposób bardzo bliscy, ale po 2 stronach barykady rozrzuceni, Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. Jak z tego wybrnęliśmy, z tego dylematu? W bardzo prosty sposób. Staraliśmy się zachować bezstronność, obiektywizm i tego samego dnia, tuż przed wyborami, opublikowaliśmy 2 wielkie wywiady jednocześnie. Jak się pan spodziewa, jak państwo zapewne pamiętają, jeden był z Lechem Wałęsą, drugi z Tadeuszem Mazowieckim. Nie, rzeczą pisma informacyjnego i właśnie niezależnego nie jest branie czyjejkolwiek strony w batalii politycznej. Jest próba wytłumaczenia, lepszego przedstawienia czytelnikom wszystkich możliwie racji i argumentów, wszystkich stron. Swoje stanowisko także, ale to nie może być stanowisko stronnicze, bo wtedy jest się właśnie czyimś organem. Wtedy się tę niezależność traci. Czy rentowność jest jedynym kryterium istnienia pisma? Komisja likwidacyjna RSW Prasa, kiedy rozdawała czy rozsprzedawała tytuły, postępowała jednak według pewnego klucza politycznego i pan i pańscy koledzy otrzymali je właśnie jako konserwatyści. Czy wyobrażalna jest na przykład całkowita ta zmiana opcji politycznej takiego pisma? Nie proszę. Przede wszystkim sprostuję sprawę zasadniczą. Myśmy niczego nie otrzymali. Myśmy, ta grupa, w której ja również byłem, którą współtworzyłem, która ubiegała się o Życie Warszawy, to życie zdobyła w otwartym konkursie, w przetargu, za który nasza spółka, którą stworzyliśmy, musiała zapłacić naówczas kwotę niebywale poważną, bo 4 miliony dolarów w przeliczeniu. Myśmy ścierali się na udeptanej ziemi, ale przy otwartej kurtynie z naszymi równie silnymi pretendentami. Ja nie mam poczucia, że cokolwiek nam darowano. Myśmy to musieli poza tym potwierdzić właśnie tym budową nowej drukarni, właśnie nowym layoutem pisma, właśnie nowym krojem czcionki. No tym, żeby to Życie Warszawy udowodniło, że myśmy na nie zasłużyli, ale nikt nam go nie dał za darmo. Takie mam skromne, ale jednak prawdziwe poczucie. Nasz telewidz prosi, by pana zapytać o spis majątku narodowego. Czy sądzi pan, że zasadnym byłoby dokonanie takiego spisu, choć nieco już spóźnionego? W jakimś sensie myślę, że tak, ale zarazem przyznaję, że jest to troszeczkę sprawa spóźniona, chociaż lepiej późno niż wcale. Myślę zwłaszcza, że gdyby pierwsze rządy solidarnościowe, rządy Tadeusza Mazowieckiego, czy choćby Jana Krzysztofa Bieleckiego dokonały takiego szacunku strat, zysków, tego co przejmują, co zostało zaniechane, stracone, to wtedy chyba opinia publiczna miałaby lepsze poczucie, z czym ma do czynienia, w jakim stanie
prawdziwym znajduje się państwo. Tego troszkę zabrakło, tej świadomości, tego poczucia, co dziedziczymy po PRL-u. Rozluźnijmy trochę atmosferę. Jednak telewizją całej Polski kojarzy się pan ostatnio głównie z tą piłką, która jest okrągła i wpada do bramki. Mam pytanie, jak pan ocenia, czy po mistrzostwach w Stanach Zjednoczonych piłka nożna w Stanach Zjednoczonych ma szansę stać się równorzędną rywalką bejsbola? Powiem naprzód, że nie tylko tych swoich fascynacji się nie wstydzę, ale jestem z nich dumny. To moja wielka pasja, autentyczna. Mam wrażenie, że jednak Amerykanie pozostaną wierni swoim sympatiom, no, już datującym się od zarania, to znaczy bejsbolowi, hokejowi, koszykówce, no i futbolowi amerykańskiemu. Piłka będzie sobie torować drogę, te mistrzostwa na pewno ten proces przyspieszyły czy ułatwiły, ale nie sądzę, żeby to stał się sport narodowy Amerykanów. On gdzieś tam będzie piątym, szóstym może. A czy mają rację ci, którzy twierdzą, że to już naprawdę, ja to słyszę odkąd dojrzale oglądam mecze, czyli od 20 lat, że to już naprawdę jedne z ostatnich mistrzostw zdominowanych przez Europejczyków, że za mistrzostwa czy dwa mistrzostwa świata rozgrywać będą inne kontynenty? One dokonują ciągłych postępów, ale myślę, że ta hierarchia światowego futbolu jeszcze długi czas pozostanie niewzruszona. To znaczy będzie to w gruncie rzeczy na tych szczytowych poziomach nadal rywalizacja między Europą a Ameryką Łacińską. Tak stało się przecież i tym razem. A istnieją jeszcze jakieś style, czy mecz Brazylia-Włochy finalny można nazwać starciem futbolu latynoamerykańskiego z europejskim? Tylko do pewnego stopnia, ponieważ temperamenty, tradycje obu tych futbolowych nacji nie są tak wbrew pozorom od siebie odległe. Poza tym w lidze włoskiej gra mnóstwo Latynoamerykanów, także Brazylijczyków. To są jednak kraje południowe, więc gdyby mierzyli się w finale Niemcy z Brazylijczykami, to pańskie porównanie byłoby bardziej zasadne. Co z polską piłką nożną? Od czasów komputerowego futbolu pana trenera Gmocha sprzed 20 lat nie wiem, czy istnieje jakiś złoty sposób na tchnienie idei postępu i przyspieszenie, autentyczny rozwój piłki. Ja mam wrażenie, że to był pseudokomputerowy system, ponieważ piłka nożna na szczęście jest tak pięknym, spontanicznym sportem, że nie da się zakuć czy zamknąć w rygorach komputerowych chociażby. Ona będzie zawsze miała swój margines, cudowny margines niespodzianki, nieprzewidywalności i całe szczęście. Sądzę, że to jest problem w największym skrócie pewnego pokolenia, które raz dojrzewa, raz sypie mnogością talentów, tak jak to się działo w latach 70., kiedy indziej tych talentów troszkę brakuje. Ale jest to również kwestia możliwości startu na wysokim poziomie w obliczu dobrej konkurencji i to, co bym nazwał poczuciem profesjonalizmu, zawodostwa. Myślę, że obecne pokolenie polskich piłkarzy, ono ma to poczucie zawodostwa w sensie finansowym. To jeszcze nie do końca przekłada się na świadomość ciężkiej, prawie katorżniczej pracy, bo tylko tym się do czegoś dochodzi. Jak odbudowywać polską piłkę w reprezentacji narodowej, na którą ułożyć? Czy w klubach, w polskich klubach, czy może w zachodnich klubach? Podstawą będą zawsze kluby, będzie zawsze praca z młodzieżą, będzie zawsze praca u podstaw. Natomiast myślę, że najwybitniejsi piłkarze powinni mieć, zwłaszcza w Europie bez granic, zwłaszcza w świecie wolnym, możliwość podróżowania, zatrudniania się tam, gdzie znajdują najlepsze warunki dla swojego rozwoju. I to się już dokonuje, ale to się zaczyna na podwórku, to się zaczyna w szkole, to się zaczyna na etapie młodzików, trampkarzy, juniorów, bo potem już nic się z tego nie da wyczerpać. To szersze pytanie, czy Polsce w ogóle służy, czy bezkrytycznie służy otwarcie się na Zachód? Czy może wpuszczaniu obcych towarów, handlowaniu, nawet wymianie kulturalnej, nie mówiąc o wysyłaniu sportowców, emigracji, należałoby jednak jakieś tamy stawiać? Wyłącznie tamy zdrowego rozsądku, tak twierdzę, bo jeżeli pominiemy słowo wyłącznie, czy inne bardzo kategoryczne stwierdzenia, no to oczywiście, że Polska może tylko i wyłącznie skorzystać na takiej szerokiej wymianie dóbr, technologii, myśli naukowej. Natomiast jest przecież coś takiego, co ja bardzo żywo odczuwam, jak kategoria
interesu narodowego, czy racji stanu, interesu polskiego, który powinien w tym wszystkim być także uwzględniany. I to jest to jedyne kryterium. Jeżeli to otwarcie na świat, na Europę z tym nie koliduje, to otwierajmy się, bo zbyt długo byliśmy zamknięci. No i teraz pytanie jest, czy to nasze otwarcie na Europę ma być w jakiś sposób prawny ograniczone, czy ma być ujęte w przepisy, czy na przykład to, co nas obowiązuje w tej stacji, 30% tak zwanego produktu krajowego dla telewizji publicznej. Uważa pan taki wymóg za celowy, potrzebny, czy polscy telewizowie rzeczywiście chcą 30% polskich filmów, polskich programów? Ja nie wiem, czy akurat telewidzowie w tej kwestii się wypowiadają i czy mają tutaj jednolity pogląd. Mogę mówić o swoim wrażeniu. Sądzę, że w przypadku tych dóbr, które są z natury rzeczy ograniczone, a tak się dzieje w przypadku częstotliwości telewizyjnych, których przecież nie ma tak wielu, jest to jakaś tam pula do podziału, to tutaj rozsądny limit powinien chyba obowiązywać. Nie wiem, czy akurat na tym poziomie, może powinno to być otwarcie szersze, ale to jest coś takiego, że polska twórczość, polskie racje czy polskie interesy w tym powinny być reprezentowane. I myślę, że świadli i świadomi tego zagraniczni kontrahenci, zagraniczni udziałowcy to akurat rozumieją, bo oni wiedzą, że trzeba także sprzyjać polskiej twórczości, że to nie może być wyłącznie zalew cudzoziemszczyzny, no bo wtedy byłoby to chyba ze szkodą dla właśnie, nie wiem, polskiej tradycji, polskiego smaku. Państwo macie głos. Halo? Słyszymy panią, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, wspominał pan tutaj o Gazecie Wyborczej. Jak wiadomo, w Warszawie Gazeta Wyborcza i właśnie Życie Warszawy to są dwie największe gazety, najlepiej się sprzedające. Miałbym takie pytanie. W jaki sposób zachęciłby pan do kupowania, zachęciłby pan warszawiaków do kupowania właśnie Życia Warszawy, a nie Gazety Wyborczej? I miałbym tutaj prośbę, żeby nie było to tłumaczenie w ten sposób, że my jesteśmy lepsi, ponieważ nasza gazeta sprzedaje się lepiej, no bo to oczywiście nie znaczy zawsze o lepszości tej gazety. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aha, pan mnie stawia w bardzo trudnym położeniu, bo staram się unikać zawsze reklamy negatywnej, a każde pognębienie konkurencji takie zagrożenie stawia. Ale oczywiście z otwartą przyłbicą, z podniesionym czołem będę bronił i zachwalał w sensie pozytywnym moją gazetę, bo mam poczucie, że jest to gazeta elegancka, że ona wygląda estetycznie, że myśmy nie oszczędzali na oczach czytelników, co jest bardzo ważne. Ja do czytania też niestety już używam okularów. Nasza czcionka jest wyraźna, nasze ilustracje są duże, interesujące. No i myślę, że my rzeczywiście mamy to poczucie niezależności, że staramy się bardzo dokładnie rozróżniać sferę informacji wyzutych z jakiejkolwiek stronniczości, po prostu oddających to, co się dzieje, to, co uda nam się wychwycić, od naszych opinii, bo to już jest sfera komentarza. Nie wiem, nie chcę tu mówić nic złego o konkurencji, bo ją szanuję. Mam poczucie, powiem o nas, że my tej żelaznej reguły uczciwego, rzetelnego dziennikarstwa przestrzegamy. Poza tym mam wrażenie, że nieźle chyba czujemy rytm życia naszej stolicy, Warszawy, chyba też Polski. Bardzo zachęcam do tego. Panie redaktorze, każdy może już w naszym kraju otworzyć sobie pismo. Czy pan godzi się z taką sytuacją, że nie każdy może otworzyć sobie radio czy telewizję? Czy ten rodzaj działalności powinien być koncesjonowany? Czy potrzebna jest taka Krajowa Rada Radiofonii, jak funkcjonuje? A czy może prasie też by się podobna rada przydała? No, to dwie zupełnie różne rzeczy i dwie zupełnie odmienne rzeczywistości. Tak jak powiadam, w odniesieniu do dóbr reglamentowanych, których istnieje ilość ograniczona, tutaj jakiś element kontroli czy rozdziału jest nieodzowny, no bo inaczej wszyscy by się w tym eterze wzajemnie pogryźli czy na siebie powpadali. Natomiast w odniesieniu do prasy, tak jak pan był łaskaw stwierdzić, każdy może założyć pismo, jeżeli ma pieniądze, zespół, ludzi, którzy go wesprą, jeżeli ma pomysł, jeżeli ma ideę, bo same pieniądze nie wystarczą. Ale oczywiście pomysł Krajowej Rady Prasowej uważam za absurdalny. To byłaby de facto cenzura, tylko w takim kostiumie. A co się wydarzyło w tej chwili w Krajowej Radzie Telewizyjnej? Jak pan rozumie ostatnie decyzje, odejście pana Bendera, powołanie pana Zaorskiego?
Mam nadzieję, że wydarzyło się coś dobrego, ponieważ cenię Janusza Zaorskiego jako nie tylko znakomitego reżysera, ale jako kogoś, kto tę telewizję pozostawił w stanie naprawdę imponującego rozwoju. A poza tym, skoro jest to nominat pana prezydenta, skoro takie prawo i przywilej prezydentowi przysługuje, to miał on pełną możliwość z tego skorzystać. Myślę, że ta nominacja bierze się stąd, że pan prezydent ma nadzieję na dobrą współpracę z jego własnym przedstawicielem. Myślę, że to nie jest żaden niewolniczy stosunek czy niewolnicza zależność, że na tym polega elementarna lojalność. Wróćmy jeszcze do dziennikarzy. Czy jest kara dla dziennikarza, dla nierzetelnego dziennikarza? Oczywiście najgorsza jest ta nieformalna, to znaczy utrata wiarygodności w oczach czytelników, a czytelnicy są tutaj na szczęście bezbłędni i bezlitośni. Wychwytują chyba bez żadnych trudności kogoś, teksty kogoś, kto pisze nieprawdę, kto oszukuje. A więc oszukuje. Publiczność jest najważniejszą karą. Zdecydowanie. I nie powinno być tutaj, jak rozumiem, specjalnych sądów, specjalnych kontroli. Nie, ja myślę, że powinno być dobre, uczciwe prawo prasowe i powinny być sądy w przypadku, kiedy ktoś narusza prawo, kiedy dziennikarz kogoś szkaluje, oszukuje, ciska obelgami czy pomówieniami. Wtedy powinien wkraczać sąd i powinna zostać wymierzona sprawiedliwość. Ale myślę, mamy ochotę rozmawiać jeszcze długo. Z dziennikarzem rozmawia się znakomicie. Niestety czas nam się skończył. Dziękuję Państwu za bardzo liczne telefony w tym pięknym, upalnym dniu. Dziękuję panu Wołkowi, że przybył do naszego studia. Dziękuję wszystkim współpracownikom i do zobaczenia za tydzień. Za tydzień mnie tutaj nie będzie, będę na wakacjach, ale Państwo będziecie mogli obejrzeć program nagrany 2 tygodnie temu w Krakowie w telewizji Krater z panem Jackiem Woźniakowskim. Zapraszam.